poruszyła nas ta skarga człowieka uciśnionego, którą słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Dokądże, Panie, będę Cię wzywać, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? I odpowiedź Pana Boga, którą przekazuje nam prorok Habakuk. Wypełnienie mego wyroku nadejdzie. A jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, kto jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Z pokolenia na pokolenie bardzo często ludzie znajdujący się w trudnych sytuacjach, zwłaszcza skrzywdzeni, wołają Boga o pomoc. I ta pomoc przychodzi, chociaż nie zawsze od razu i nie zawsze w takiej postaci, jaką by sobie człowiek wyobrażał, ale przychodzi. Bo właśnie poprzez to okazuje się, że jedynie Pan Bóg jest Panem dziejów i historii ludzkich. I w świetle właśnie tego pierwszego czytania z księgi proroka Habakuka, moi drodzy, przyjmijcie z większym jeszcze zrozumieniem tę prośbę, którą skierowałem do całej archidiecezji krakowskiej, by podczas nabożeństw różańcowych, teraz w miesiącu październiku, pierwszą dziesiątkę tego różańca ofiarować w intencji sprawiedliwego pokoju na Ukrainie, a drugą dziesiątkę w intencji naszej ojczyzny. Pragniemy wołać o pomoc do Pana Boga, o Jego miłosierdzie i zmiłowanie się, zwłaszcza łaskę pokoju dla tych, którzy są prześladowani, którzy giną, są pozbawiani własnych domów, którzy tracą najbliższych. I to wołanie do Boga niech właśnie znajduje swój wyraz w modlitwie różańcowej. A to dlatego, że jak wiemy z tych ostatnich, największych objawień Matki Bożej, Dziewica Maryja wzywała do odmawiania różańca, do ofiarowania tej modlitwy w intencjach właśnie pokoju, a także nawrócenia czy to poszczególnych ludzi, czy całych społeczeństw i narodów. Tak było najpierw w ubiegłym wieku, w roku 1917, a więc już 105 lat temu, podczas objawień Matki Najświętszej, które stały się udziałem trojga dzieci w dalekiej portugalskiej Fatimie, Łucji, Hiacynty i Franciszka. To właśnie wtedy, podczas objawienia 13 lipca, Matka Boża najpierw powiedziała: chcę, żebyście przybyli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może
te łaski uzyskać. Trwała przecież, jak wtedy mówiono, Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna na taką skalę, obejmująca cały świat. Na skalę przemysłową, a jednocześnie wciągającą całe społeczności ludzkie, bo to nie była tylko wojna między żołnierzami na polach bitew. W tej wojnie brali udział także ludzie dalece od wojska, ludność cywilna. W tej wojnie były wykorzystywane najnowsze wówczas osiągnięcia przemysłowe i naukowe, służące temu, żeby zabijać drugiego człowieka. Matka Boża wzywała właśnie te dzieci o modlitwę w intencjach pokoju. Wzywała do modlitwy, wzywała także do tego, aby te dzieci ofiarowały coś z siebie, umartwiły jakieś nawet drobne, czy nawet większe umartwienia. I żeby razem z tymi umartwieniami modliły się w sposób następujący. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I razem z tymi dwoma wezwaniami do modlitwy różańcowej, do umartwień, Matka Boża mówiła o tym, aby Ojciec Święty poświęcił Rosję jej niepokalanemu sercu. A to wszystko dlatego, że jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Będzie to kara za liczne zbrodnie. Będzie głód, prześladowanie Kościoła, Ojca Świętego. I żeby temu zapobiec, trzeba poświęcić Rosję memu niepokalanemu sercu. I muszą być także zanoszone, ofiarowane komunie święte, wynagradzające w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenie zostanie spełnione, Rosja się nawróci i nastanie pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy ludzie będą męczeni. Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Jednakże na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Jak wiemy, nie doszło w okresie międzywojennym do ofiarowania Rosji niepokalanemu sercu. Ludzie się też nie nawrócili, popełniali jeszcze gorsze grzechy niż poprzednio. I doszło też do jeszcze bardziej przerażającej II wojny światowej, która, jak wiemy, nie oszczędziła także naszej ojczyzny. Proporcjonalnie zresztą Polska poniosła największe straty. I gdy chodzi o zamordowaną ludność, jak i straty materialne. Teraz, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie 24 lutego, z różnych środowisk całego świata podniosły się głosy skierowane do Ojca Świętego Franciszka, aby zawierzył Rosję niepokalanemu sercu Matki Bożej. I to się stało. Wraz
wszystkimi biskupami na całym świecie doszło do tego aktu, który budzi w nas wiele nadziei, Bożych nadziei, zrodzonych z wiary, że ta wojna się skończy i że nastąpi upragniony, sprawiedliwy pokój. W te objawienia fatimskie, w tę ukazaną tam kluczową rolę Matki Najświętszej, wpisują się także dzieje polskich prymasów w okresie powojennym. Najpierw błogosławionego sługę Bożego, księdza prymasa Augusta Chlonda. Otóż najpierw on w styczniu 1948 roku pisał do biskupa włoskiego Giuseppe Coniaty następującymi słowami. Dziękuję ekscelencji za modlitwy w imieniu Polski. Stoi ona na pierwszej linii walki. Wspaniały jest jej duchowy opór. Proszę o dalszą modlitwę do nieśmiertelnego Króla Wieków i Jego Wszechmogącej Matki, słodkiej wspomożycielki chrześcijan. Zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały miejsce pod Lepanto i Wiedniem. Prymasowi chodziło o zwycięskie bitwy pod Lepanto, a potem właśnie pod Wiedniem, pod wodzą króla Jana III Sobieskiego, gdzie na skutek modlitwy, zwłaszcza różańcowej, chrześcijaństwo odniosło wspaniałe zwycięstwa nad tureckimi wojskami. A pisał ten list kardynał Chlond w bardzo trudnym czasie. Rok 1948 zapoczątkowywał bowiem tak zwaną epokę stalinowską, czyli prześladowanie Kościoła, które swój szczyt osiągnęło w tym, że w roku 1953 został aresztowany kardynał Stefan Wyszyński, a wraz z nim jego najbliższy współpracownik, biskup Antoni Baraniak. W tym samym roku jesienią, 22 października, prymas Chlond ku zaskoczeniu wszystkich, siebie samego również, zaczął umierać. Poszedł na bardzo prosty zabieg do szpitala, prawie uważano kosmetyczny. I naraz zaczął umierać. Mówi się, że to była śmierć sprokurowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W każdym razie prawdą jest, że umierający prymas pośród dużych cierpień, w pełni świadomy, pytał lekarzy, jak wy się wytłumaczycie wobec świata, że na to umiera prymas Polski. Tuż przed śmiercią 22 października 1948 roku powiedział na łożu śmierci, zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. I te słowa stały się programem jego następcy na urzędzie prymasowskim w Gnieźnie i metropolitalnym w Warszawie. Mówił o tym ksiądz prymas Stefan Wyszyński przy wielu okazjach, ale zwłaszcza kilka jego wystąpień zasługuje na to, żeby je dzisiaj przypomnieć. Najpierw 14. rocznicę śmierci kardynała Chlonda, dokładnie też 22 października 1962 roku w Rzymie. Prymas Polski wraz z częścią biskupów
jest wtedy w Wiecznym Mieście, bo zaczyna się Sobór Watykański II. I w Kościele Polskim w centrum Rzymu, na Botegę Oscurę, do zebranych tam Polaków, ksiądz prymas mówił między innymi tak. Umierający w Warszawie kardynał August Hlond zapowiedział, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki Najświętszej. Powiedział, że do tysiąclecia chrztu trzeba Polskę wprowadzić ze śpiewem Boga Rodzico Dziewico Bogiem Sławiona Maryjo. Biskupi polscy uznali to wezwanie gasnącego kardynała za swój program, za swój obowiązek. I dlatego wczuwając się w te myśli i pragnienia pasterza, który odszedł, my, biskupi polscy, prowadzimy ojczyznę naszą w bramy tysiąclecia za Marią Jasnogórską i Królową Polski. Głęboko wierzymy, że zwycięstwo przyjdzie. Dwa lata później, kiedy w Polsce odsłaniał pomnik kardynała Augusta Hlonda, znowu nawiązał do tego proroctwa, do tego testamentu duchowego umierającego kardynała Hlonda, mówiąc: my dzisiaj prowadzimy naród w wiary nowe tysiąclecie za przewodem Matki Bożej Jasnogórskiej. Ale nie myślcie, drodzy moi, że to czyniąc, ja i wszyscy biskupi polscy, wypełniamy tylko nasze zamiary. Przeczytałem słowa umierającego kardynała, który mówi: ja odejdę, przyjdą inni, będą moje dzieło prowadzili. Oświadczam wam, dzieci najmilsze, że uważam się za wykonawcę jego duchowego testamentu. Myśli przewodnie pracy przygotowującej naród na tysiąclecie chrztu wzięte są z serca umierającego kardynała Augusta Hlonda. Dlatego idziemy w bramy nowego tysiąclecia za Panienką Najświętszą. Umierający kardynał prymas zobowiązał nas do tego tymi szczególnymi słowami: Luctaminicum fiducia, sub patrocinio Beate Marie Virginis laborate, to znaczy walczcie z ufnością. Pracujcie za wstawiennictwem Najświętszej Marii Dziewicy. Od śmierci kardynała Augusta Hlonda minęło dokładnie 30 lat. Jest 21 października 1978 roku. Nazajutrz nowo wybrany papież Jan Paweł II będzie na placu świętego Piotra sprawował mszę świętą inaugurującą jego pontyfikat. I znowu w tym samym kościele w centrum Rzymu kardynał Wyszyński do zebranych w polskim kościele naszych rodaków mówił tak. Od samego początku, od chwili, w której zostałem wezwany na stolicę prymasowską w Gnieźnie i metropolitalną w Warszawie, miałem w sercu słowa testamentu pozostawionego przez umierającego kardynała Hlonda. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Z całą pokorą można powiedzieć, że zwycięstwo przyszło. Na tronie Piotrowym zasiada papież Maryjny, a więc zwycięstwo Matki Najświętszej przyszło naprawdę. I dalej w tej samej homilii mówił kardynał Wyszyński: 30 lat mija od
apokaliptycznej wizji oglądanej oczyma umierającego w Warszawie kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. W proroczym widzeniu mówił on: walczcie pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki Najświętszej. 30 lat później, tego samego dnia, w rocznicę jego śmierci, oddawać będziemy Bogu i Kościołowi Syna polskiej ziemi, który został namiestnikiem Chrystusa i następcą świętego Piotra. Na tle wyniosłej elewacji Bazyliki Piotrowej odbędzie się uroczystość inauguracji rządów i posługiwania Jana Pawła II, dotychczasowego kardynała Wojtyły, arcybiskupa krakowskiego. I dodajmy jeszcze szczegół niezwykły. Kardynał Chlond umarł w Warszawie 22 października 1948 roku około godziny 10:30. Natomiast inauguracja tej wspaniałej mszy świętej Jana Pawła II na placu świętego Piotra dokładnie 30 lat później zaczynała się o godzinie 10:00. Do tych słów kardynała Augusta Chlonda, a potem do tych przypomnień czynionych często przez kardynała Wyszyńskiego osobiście nawiązał Jan Paweł II, kiedy był w Polsce podczas swojej drugiej pielgrzymki w roku 1983. Formalnie trwał jeszcze stan wojenny. W wielu więzieniach i miejscach odosobnienia znajdowali się uwięzieni lub internowani działacze Solidarności. Jan Paweł II przybył, niosąc wszystkim nadzieję, że ten trudny czas dla Polski minie i że komunizm w Polsce triumfować nie będzie. I dlatego też 19 czerwca 1983 roku podczas apelu jasnogórskiego mówił tak do zebranych na Jasnej Górze pielgrzymów z całej naszej ojczyzny. O Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby ci jeszcze raz powiedzieć totus tuus. Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim. I jeszcze jedno. W dniu 13 maja minęły 2 lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu świętego Piotra. Tam w czasie audiencji generalnej został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. Wielki Twój czciciel, kardynał August Chlond, prymas Polski, na łożu śmierci wypowiedział te słowa: zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Istotnie, jeśli jest nam dane znajdować się w kaplicy cudownej jasnogórskiej, to tuż po lewej stronie cudownego obrazu widnieje pas sutanny, którą nosił, miał na sobie Jan Paweł II w chwili zamachu. Na tym pasie widać krwawe plamy jego krwi. Miał zginąć. Nie miał prawa przeżyć, ale ja chciał o tym doskonale wiedział.
Kiedy Jan Paweł II przybył do niego, do więzienia w Rebibia, pytał, jak to jest, że ty żyjesz? Nie przepraszał, nie wyrażał żalu za swoją zbrodnię. Pytał tylko, jak ty żyjesz? Do Jana Pawła II nie ulegało najmniejszej wątpliwości. To było zwycięstwo Maryi nad złem, które to zwycięstwo on osobiście doświadczył, a dzięki niemu cały Kościół. Jeszcze jedno jego świadectwo, Jana Pawła II, zapiski jego testamentu, które poznaliśmy już po jego śmierci w kwietniu 2005 roku. Jan Paweł II pisał, kiedy w dniu 16 października 1978 roku konklawę kardynałów wybrało Jana Pawła II, prymas polski kardynał Stefan Wyszyński powiedział do mnie, zadaniem nowego papieża jest wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś człowiek, który przeszedł do historii jako prymas tysiąclecia. Wielki prymas. Byłem świadkiem jego posłannictwa, jego heroicznego zawierzenia, jego zmagań i jego zwycięstwa. Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję. Zwykł był powtarzać prymas tysiąclecia słowa swego poprzednika, kardynała Augusta Hlonda. Drodzy siostry i bracia, przyszło nam żyć w czasach, kiedy nam to kolejne zwycięstwo Matki Najświętszej jest niezmiernie potrzebne. Aby wojna, która trwa na Ukrainie, nie rozlała się na inne kraje, także na Polskę. Aby niesprawiedliwość i przemoc nie zatriumfowały. Aby zło nie miało ostatniego słowa. Potrzebne jest nam Boże zwycięstwo przez Maryję. A to zwycięstwo także dla Polski katolickiej, głęboko wierzącej w Pana Boga, wiernej swojej ponad tysiącletniej tradycji. To zwycięstwo jest możliwe, jeżeli przyjmiemy z taką samą wiarą i z takim samym zaufaniem, jak dzieci fatimskie, to wołanie Matki Najświętszej. Odmawiajcie różaniec. Odmawiajcie.